Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z panem Eugeniuszem Sądeckim. Wyjątkowa postać w mediach alternatywnych, w publikacjach w internecie. Twórca, założyciel telewizji zawodowej. Panie Eugeniuszu, pamiętam, jak myśmy się spotkali pod domem zbrodniarza Polaków, generała Jaruzelskiego. Było to wieczorem w nocy. Pan był pod namiotem. Rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. W noc 12 na 13 grudnia w roku 2009, wtedy za to, że Telewizja Narodowa wymknęła się kontroli mediów drugiego czy trzeciego obiegu, ale mediów waspowskich, zbliżonych do fronty, wtedy zostałem wyrzucony z forum fronty za to, że nie poddałem się narracji tamtego środowiska. Po kilku latach sam Stanisław Wielkiewicz zauważył, że jest to środowisko idące na pasku judeoamerykańskim. Tak to było. Wtedy spotkałem kulturalnego, eleganckiego pana, który był prezesem Związku Ziemian. To jest właśnie ten pan. No i cały czas się spotykamy od tego czasu w Warszawie na różnych ważnych wydarzeniach, które staramy się komentować. Wiemy o tym, że w Warszawie dzieje się mnóstwo rzeczy, które są poza zasięgiem intelektualnym, emocjonalnym i informacyjnym większości Polaków. My chcemy tą barierę przełamać. Jest pan prekursorem telewizji internetowej, a Telewizja Narodowa jest tak de facto liderem wśród telewizji alternatywnych dla Polaków. W 2007 roku środowisko zbliżone do Sławomira Andrzeja Zakrzewskiego zorientowało się, że Liga Polskich Rodzin nie da nam pieniędzy na media narodowe. Że to, co zrobił z pieniędzmi, które wygospodarowaliśmy, zapracowaliśmy politycznie, my wyborcy, zwolennicy Ligi Polskich Rodzin, to zostało gdzieś tam ze znakiem zapytania, na pewno nie trafiło do nas. I wtedy w listopadzie 2007 roku zaczęliśmy filmować kamerą w telefonie komórkowym Nokia N70. Rozdzielczość. I do założycieli Telewizji Narodowej oprócz Sławomira Andrzeja Zakrzewskiego należą również pani Janina Kunicka, pan Adam Maj, pan Bartłomiej Kurzeja, Zbigniew Juśków i Eugeniusz Sendecki. No i potem się pojawiło mnóstwo osób, które ideę rozwinęły. Taką osobą, która okazuje się, że wcześniej już doceniła rolę mediów i pierwsza zaczęła, był dzielny białostoczanin Adam Czeczetkowicz, który zadał pierwszy taki poważny cios medialny za pomocą internetu, za pomocą filmików internetowych z Kononowiczem. Zadał cios establishmentowi, zatrząsł obecnością białostocką i potem został straszliwie ukarany za to. Wiemy o sprawie Czeczetkowicza, która ma swoje takie ponure akcenty. Do tej pory śmiertelni wrogowie Polski nie mogą darować, że Czeczetkowicz podniósł rękę na monopol władzy. Bo to, co oni robią w mediach, to jest monopol władzy. Z Czeczetkowiczem poznałem się chyba nawet ciut wcześniej niż z panem prezesem Gawrońskim. To było przed ambasadą rosyjską, kiedy Czeczetkowicz został pobity za to, że zwracał uwagę progruzińsko nastawionej agenturze prowaspowskiej, że Stalin był Gruzinem. Za to został pobity. To jest na filmie Telewizji Narodowej, ten moment pobicia i wtedy poznałem Adama Czeczetkowicza. Także wiele ciekawych osób poznałem właśnie dzięki temu, że udało się przełamać tą barierę medialną, wprowadzać ludzi w pewne informacje. No i tak to trwa już 9 rok. Telewizja Narodowa jest tak de facto źródłem fascynujących dokumentów dotyczących teraźniejszości Polski, życia publicznego, manifestacji i tych fałszu, które chcą nam sprzedać media głównego nurtu. Mam na myśli tutaj tą manifestację w obronie rzekomych wolnych mediów.
Ja przypomnę Polakom, rodakom, Słowianom, że dwukrotnie byłem nagrywać te manifestacje. Raz udało mi się 1 stycznia pod Sejm. Natychmiast zawołano policję, mimo że udzielałem wywiadu mediom niezależnym. I drugi raz bojówki rasistowskie także powiadomiły policję, próbując mnie usunąć z krakowskiego przedmieścia 10 stycznia. Panie Sendecki, czy nie uważa Pan, że ci wszyscy, którzy stoją w obronie wolnego mediów, to są takie prostytuty polityczne? Tak, jeżeli chodzi o słowo wolne media, jest to słowo mylące. Otóż istotniejsze jest, czy media są uczciwe, czy mówią prawdę. O tym się zapomina. I dzisiaj wolne media to jest tak naprawdę pozwolenie, że ktoś może w danych mediach kłamać dowolnie, bezkarnie. Wolność mediów, co to znaczy? Co to znaczy, że Monika Olejnika albo Tomasz Lis przychodzą pod Sejm i krzyczą wolne media? Ano to znaczy, że oni chcą, żeby im było wolno kłamać w mediach. To znaczy, oni nie mówią, my chcemy wrócić do mediów, bo my mówimy prawdę. Wszyscy wybuchnęli gromkim śmiechem przecież. Tyle razy ludzie słyszeli, jak oni manipulowali, jak oni kłamali, jak oni oszukiwali polską opinię publiczną. Także jeżeli chodzi o obronę wolnych mediów, już sama słowa obrona wolnych mediów jest, sama ta narracja jest fałszywa, głęboko fałszywa. Pan Michalkiewicz używa innych określeń, ja ich nazywam tak delikatnie, tak. Ale pan Michalkiewicz używa sformułowań bardziej dosadnych. No, Michalkiewicz użył się w odniesieniu do pani Moniki Olejnik i pana Tomasza Lisa określenia stare kurwiarze. Naśmiewał się z tego, że właśnie jest to element humorystyczny w tych całych rozgrywkach politycznych. Wskazywał bardzo słusznie, że nie wiadomo, co chodzi, o pieniądze. Chodzi o to, że żeby nie uchwalić budżetu, rozwiązać parlament. No i myślę, że tutaj jest chyba powód, dla którego ten cały Majdan to jest taki ślamazarny, taki ciamajdan, czy majdanek. Otóż po pierwsze, prawdopodobnie kasa od Sorosza nie przyszła. Ale też oni wszyscy wiedzą, że gdyby tak przyszło do drugich wyborów, może okazać, że PiS nie dostanie 38%, tylko na przykład 48% albo 58%, a Platforma z Nowoczesną mogą się w ogóle do Sejmu dostać. Albo dostać po 5,5%. To o to chodzi. Także ci posłowie chyba zdają sobie sprawę najlepiej, jak bardzo miałcy są i myślę, że tutaj jest powód, dla którego ta wygląda. Natomiast tak, mówiąc dosadnie. Konstytucja gwarantuje każdemu z nas wolność słowa, wolność dostępu do informacji. Co to znaczy wolność mediów na terenie Sejmu? To znaczy, że nasz przyjaciel z Puszcza, redaktor Telewizji Narodowej Radosław Siemiecki, może tutaj z wywieszką, z legitymacją Telewizji Narodowej i z kamerą podążać za posłami wszędzie, włącznie nawet do toalety, i zadawać im wszystkie pytania, może się z nich naśmiewać, żeby było jasne. Ja nie mam wielkiego nabożeństwa do polskich sędziów. No tak, ale... Natomiast litość nie bierze na tym, no bo chciałbym tego oszczędzić. Uważam, że owszem, w polskim parlamencie jest coś takiego jak prawo do dyskrecji. I oczywiście, że w pewnych obszarach media nie mają prawa wstępu, posłowie tego po prostu nie życzą. Posłowie mają prawa sobie nie życzyć wstępu mediów na pewne obszary. Oczywiście, że nie może być totalnego zakazu filmowania, nagrywania na terenie całego Sejmu i na pewno nie może być tak, że na pewne obszary mogą wkraczać tylko wybrani przez Sejm, przez posłów dziennikarzy. Jeżeli chodzi o wolność Sejmu, to do pewnego momentu mogą wchodzić wszyscy, a od pewnego momentu nie może wchodzić nikt. Nie może być tak,
że od pewnego momentu może wchodzić tylko jakaś Gazeta Polska, czy jakiś Newsweek, czy jakaś Gazeta Żydowska, prawda, a nie można dziennikarza na rzecz gorszych. Albo jeżeli dostęp do mediów to wszyscy, a od pewnego momentu rozpoczyna się obszar dyskretny Sejmu, tajny, polityczny. Proszę bardzo, tak to uważam. Ja bym chciał dopowiedzieć wypowiedź pana Geniusza Sądeckiego. Proszę państwa, swojego czasu byłem konsultantem Sejmowej Komisji Rolnictwa. I za każdym razem wchodziłem, jest kontrola tożsamości oraz kontrola na materiały niebezpieczne, realizowana przez WOA. Co to oznacza? To oznacza, że każdy Polak posiadający dowód osobisty powinien i może wejść na teren Sejmu. W chwili obecnej, po zbudowaniu ogrodzenia przez Kopaczową, PiS zamknął obszar Sejmu dla Polaków. Głównie to, co pan powiedział, panie Sadecki, jest elementem wybraństwa, co jest formą rasizmu i apartheidu w stosunku do Polaków. Chciałbym panu zadać pytanie, jak pan widzi przyszłość telewizji narodowej. Telewizja narodowa ma bardzo proste zasady, że poruszane są tematy polskie, że Polak trzyma kamerę i osoba narodowości polskiej rządzi na planie. Nie jest tak bardzo istotne, czy to jest osoba o poglądach nacjonalistycznych, ultra, czy prawicowych, czy lewicowych. Polak, polskość, to jest ważne w telewizji narodowej. No i sami państwo chyba potem się sobie dopowiedzieć, że w dobie tak wielkiego rozwoju informacji tutaj nie mamy co sobie żałować. Telewizja narodowa musi się rozwijać i jestem optymistą. Natomiast wejdę w tamte zdanie poprzednie. Otóż dzisiaj jednej rzeczy chyba nie przewidują ci, którzy mówią o mediach, ci, którzy chcą zamknąć Polakom możliwość filmowania, nagrywania. Otóż prawda jest taka, że posłów jest 460. Przecież każdy z tych posłów obecnie posiada coś takiego, czyli telefon komórkowy. I ten telefon komórkowy może filmować wszystko, nagrywać, przekazywać. Jest to o takiej wielkości tabliczki czekolady, gdzie jest uchwyt. I teraz, proszę państwa, okazuje się, że pojedynczy poseł, i to będzie rewolucja informacyjna w Sejmie, że kiedyś jakiś poseł zacznie filmować, ma do tego prawo. I to jest ciekawa rzecz, ponieważ podejrzewam, że marszałek Sejmu będzie chciał mu... Jaka to jest sytuacja? To na narzędzie medialne zawsze. Taki na przykład poseł Winnicki sobie będzie siedział i będzie filmował. I prawdopodobnie marszałek Kuchciński powie: panie pośle, proszę się uspokoić, proszę nie filmować. I być może nasi na niego straszą przed posłem. I wtedy złamie konstytucję. No, i to będzie rewolucja informacyjna naprawdę. Ja się dziwię na przykład do tej pory, że poseł Winnicki tego nie robi. Z tym, że tak, to co ja w tej chwili demonstruję, to jest takie nagrywanie ostentacyjne. Widać, że ja filmuję. Widać, że filmuję marszałka. Widać, że filmują tylko po lewicy, tak? Tutaj po prawej stronie jest Kaczyński, prawda? Widać, że tutaj gdzieś siedzi Kopaczowa czy Kopaczowa. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że oprócz filmowania jawnego mamy również filmowanie niejawne. Tutaj w okularze może być mini kamera, niewidoczna dla nikogo. W guziku może być kamera, która nagrywa z taką samą rozdzielczością, a może nawet lepszą. To już jest sprzęt, który można kupić bodajże na Bemowie, jest taki na bazarze. Na różnych bazarach są punkty, gdzie można kupić dobrej jakości kamery szpiegowskie. I także, proszę państwa, bariery nie przekroczą.